poczet! Baczność! Na prawo! Chodź! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przemówiła, szablę odbierzemy. Masz na wzroki, wielkości Polski. Za swoją przewodę, złączę się z narodem. Masz na wzroki, poczet, baczność! Spocznij! Bogu Rodzica, oh.
Jasnogórska Matko Kościoła, w tej godzinie apelowej przychodzimy do Ciebie z różnych stron Polski i stajemy przy Tobie pełni wdzięczności, że jesteś nam Matką, że Tobie możemy powierzyć nasze troski i nadzieje. Ty zawsze jesteś z nami. Ty wskazujesz na Jezusa. Ty do Niego prowadzisz. Ty jesteś tą piękną drogą i najpewniejszą drogą do Niego. Maryjo, przychodzimy w dzisiejszy wieczór do Ciebie, aby porozmawiać z Tobą, aby przybliżyć się do Twojego serca, przytulić, by poczuć się Twoim dzieckiem. W tej godzinie apelu jasnogórskiego otwieramy nasze serca, aby Jezus Chrystus mocą swojej miłości przemieniał je, aby wlewał w nie siłę i pokój do pokonywania coraz to nowych trudności. Mamo, dzisiaj chcę mówić o sercu Twojego Syna, a mówiąc o sercu Jezusa, należy wspomnieć również o Twoim sercu, Maryjo. To Ty najpierw przez 9 miesięcy byłaś schronieniem dla swojego dziecka. Mieszkał pod Twoim sercem i czerpał z niego miłość. Potem kształtowałaś go, opiekowałaś się nim, dzieliłaś radości i smutki, wypełniałaś wolę Boga. Jezus dostał od Ciebie tyle miłości, byłaś przy Nim w każdej trudnej chwili, zawsze czuł Twoją obecność, Twoją miłość, Twoje serce. Serce Jezusa jest po części sercem Maryi. Każdego dnia Jezus zaprasza nas do modlitwy, do adoracji, do tego, aby karmić się Jego ciałem. Każdego dnia z Jego serca wylewają się strumienie miłości. W 1674 roku Pan Jezus ukazał się świętej Małgorzacie Marii Alacoque, wizytce mówiąc: oto serce, które ogromnie umiłowało ludzi, że niczego nie oszczędziło, aż do zupełnego wyniszczenia siebie, dla okazania im swej miłości, a jednak w zamian za to dostaje od większości ludzi gorzkiej niewdzięczności, wzgardy, nieuszanowania, lekceważenia, oziębłości i świętokradztw, jakie mi oddają w tym sakramencie miłości. Przychodzimy dziś, nasza kochana Matko i Królowo, w Narodowym Dniu Powstań Śląskich, aby modlić się za tych, co walczyli w powstaniach, tych, co w nich polegli i tych, co zostali pomordowani przez niemieckiego agresora, za walkę o powrót Śląska do Polski. To powstańcy, ich rodziny i przodkowie zachowywali wiarę, język i obyczaje przez lata, kiedy Śląsk pozostawał pod obcym panowaniem. Ślązacy dali wspaniały przykład postawy patriotycznej, ofiarności i determinacji, bo chcieli żyć w wolnej ojczyźnie. Mimo kilku stuleci pod obcym panowaniem zachowali swoją tożsamość, mowę i zwyczaje. Zawsze pamiętali o polskich korzeniach. Było to niezwykłe i piękne świadectwo, robiące wrażenie na wszystkich Polakach. Maryjo, proszę Cię, aby Jezus błogosławił wszystkim Ślązakom, żeby zapanowała tam miłość i pokój. Są obecni wśród nas Pan Piotr Pyzik, wiceminister aktywów państwowych, Andrzej Gawron, poseł ziemi lublinieckiej, Mariusz Trepka, poseł Sejmu Rzeczpospolitej i wojskowa asysta honorowa z jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. W tym szczególnym miejscu wszyscy tutaj zebrani pragniemy się modlić w intencji naszej ukochanej Ojczyzny, za Kościół Święty, za Ojca Świętego Franciszka, za biskupów,
księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego konferencji Episkopatu Polski, za zakon Paulinów z ojcem generałem, przeorem Jasnej Góry i całą wspólnotą jasnogórską, za osoby życia konsekrowanego, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, za naszą ojczyznę, za ziemię śląską, o pokój na świecie, w Ukrainie i o nawrócenie Rosji, w intencjach zapisanych w księdze modlitwy apelowej, za media katolickie transmitujące apel jasnogórski, za chorych fizycznie w szpitalach, w hospicjach samotnych. Polecamy też więźniów, za dobrodziejów i pracowników jasnogórskiego sanktuarium, za zmarłych powstańców śląskich, za tych wszystkich, którzy oddali tam życie. Pragniemy też modlić się w intencji pielgrzymów dnia dzisiejszego. Polecamy pielgrzymkę z Gdyni, z parafii świętego Mikołaja, z księdzem Grzegorzem, pielgrzymów z Chojewa, z diecezji drohiczyńskiej, z księdzem Robertem, pielgrzymkę z pielgrzymkę z diecezji opolskiej, z miejscowości Drabniki i Debrzyca, z księdzem Danielem, także z diecezji Złomży. Polecamy organizację Caritas z księdzem Andrzejem, także z Tomaszowa Mazowieckiego, z parafii świętego Antoniego, parafialny zespół Caritas z księdzem proboszczem. Pragniemy polecać Ci, Maryjo, wszystkie nasze intencje, prosić Cię o pokój, o miłość w naszych sercach, w naszych rodzinach i w naszej ojczyźnie. Będziemy odmawiać tajemnicę bolesną, dźwiganie krzyża Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionyś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Polecamy opiece Matki Bożej, Kasie Adamkiewicz z okazji 47. rocznicy urodzin, także Matce Bożej pragnie podziękować za opiekę dla Marii i Jana Adamkiewicz w 48. rocznicę małżeństwa. Pod Twoją obronę. Racz nie radzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. O błogosławieństwo apelowe prosimy księdza arcybiskupa Wacława Depę, metropolitę częstochowskiego. Poczet, baczność! Połączmy dzisiaj głosy następców świętego Piotra. Święty Jan Paweł II zauważał, że czasy współczesne na wiele sposobów, chociażby poprzez dramat wojny i niesprawiedliwości społecznej, czynią Boga wielkim nieobecnym. Dlatego Ojciec Święty Franciszek wprost wskazuje: wróćmy do adoracji Najświętszego Sakramentu. Bóg jest z nami. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Boże, coś Polskę przez nas.